i uwierzyłam. Bo wiesz, ja umiem pięknie wierzyć. Potrafię także nieziemsko śnić i nieskończenie myśleć, przetwarzać i stwarzać, i adoptować cudze wiersze, bo to nie ja je rodzę. One same przychodzą. Z jakiegoś Słońca, Merkurego, Jowisza, Wenus albo innego układu niesłonecznego. Dlatego jestem taka łatwowierna. Dlatego mi każda piosenka gra o tobie. I każdy maj tobą pachnie. Pachniesz mi majem. Mówią, że maj pachnie bzem, jaśminem, kasztanem, wiosną. Dla mnie maj pachnie tęsknotą. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Nie wierzysz, kiedy mówię, że wiosna może zawieść. Więc spójrz. Od kilku dni pada deszcz. Mówią, że w maju żyje się lepiej. Że ludzie kwitną i uderza ich piękno metafor. Ale o każdy ogród trzeba dbać. Czasem wydaje mi się, że niedzielę stworzono tylko po to, by się z nią nikim nie dzielić. A maj tylko po to, by miał jej. Samotność? To powszechny lęk. A niepokój nie jedno ma imię. Tylko powiedz, jak tu wskrzeszać tęsknoty, kiedy martwoty budzą się do życia? Ten miesiąc sprawia, że się kruszę. Stoję ja, przeoczona prawda, bez żadnych skrupułów. I kiedy przychodzisz, już wiem, że będziemy pachnieć majem. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Czachor i przeczytam Państwu fragment swojej jeszcze nieskończonej powieści pod tytułem Surowy korzeń. Fabuła dzieje się w roku 1918 w Galicji w listopadzie. Zapraszam. Tego roku Bóg nie ocalił świata. Nie ocalił go od morowego powietrza. Wykociło się ono pośród ptasich piór, pośród szczurzych odchodów i zepsutej krwi rannych, pośród rozkładających się niepogrzebanych zwłok i ciągłego brudu, pośród fałszywych szczepionek, brudnych igieł i zainfekowanych strzykawek. Powstało z nienawiści, z przekleństw wrzucanych człowiekowi przez człowieka i z głodu. Uformowało się w monstrum, a potem wyległo pośród lunatyków niczym niewidzialna fala zatrutego gazu. Jak odór nieboszczyka. Rozprzestrzeniło się błyskawicznie, choć bezdźwięcznie. Żnęło życia niczym zaprawieni kosiarze. Kiedyś żnęli snopy żyta. Gdy słońce rozlewało się po błękitnym niebie, ocierali rękawem czoło i robiąc znak krzyża nad kosą, ruszali do kolejnych łanów. Byli weseli, rozluźnieni i spokojni. Niebo nie zapowiadało burzy, a rzeźkie, pełne rosy powietrze nie wróżyło moru. Jednak wystarczył maleńki pyłek, tak lekki, że przenoszony letnim wietrzykiem. Pyłek, z którego powstały dni cuchnące trupim jadem. Tego lata pogoda sprzyjała koceniu się mysz i szczurów. Lęgło się w każdym zakamarku stodu, w gnoju pod parującymi gównami, na strychach, na piachu i na łąkach, w drewutniach, w stajniach wokół domów. Samo utrapienie. Lipcowy upał ugotował ziemniaki w ziemi, a zasiany wiosną len i konopie zabił grat. Bóg nie pobłogosławił tego roku. Królewskiej wsi, która od roku 1566 tkwiła na tym samym wzniesieniu.
Schowana w ciemnej puszczy stała się wspaniałą kryjówką dla przemytników i dezerterów, którym żandarmeria austriacka podpaliła ogony. Pomimo świetnych map, wojsko CK nie zapędziło się ani razu do Bławatnych przez samych chłopów nazywanych wsią zbójecką. Nie prowadził bowiem do niej żaden bity trakt, tylko leśne ścieżki, szybko zarastające ostręgą i samosiejkami. Trzeba było nie lada pamięci i dobrej głowy, żeby wiedzieć, która ścieżka jest bezpieczna w danej porze roku. Wiele z nich stawało się na wiosnę i późną jesienią rwącymi strumieniami lub bagnistymi rozlewiskami. Łatwo było popaść w rozpacz. Bez pradawnej wiedzy, którą lud tutaj osiadły, piastował na równi z wiarą chrześcijańską. Wieś leżała w zachodniej Galicji, w widłach dwóch potężnych rzek, Wisły i Sanu. Na lewym brzegu rzeki zwanej Miła, której źródło biło w środku puszczy. Jej koryto miało rdzawy kolor, dlatego woda często przypominała swoją barwą kasztany. 17 listopada 1918 roku, czyli niedzielny dzień dobiegający końca, przyniósł wiadomość o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jednak we wsi Bławatne tylko kilka osób potrafiło docenić jej wagę. Dla chłopa orzełek austriacki czy polski był tym samym. Czy pan polski, czy inny, na pewno będzie zły, bo chłopa wykorzystywali wszyscy. Dlatego dla wieśniaków, według ich opinii, nie zmieniło i nie zmieni się nic. Oni nie czuli się obywatelami żadnego kraju. U siebie znaczyło pośród ich lasu i obok ich rzeki, pośród swoich wsiowych ludzi. Nie uciekali przed wojną, nie zamierzali też uciekać przed zmianami. Co ja będę uciekał od chałupy? Mój dziad nie uciekał, mój ojciec nie uciekał i ja uciekał nie będę. Śmierć mnie znajdzie wszędzie, a lżej umierać na własnym klepisku, mawiali. Przy błotnistej drodze, którą wieczorem obserwował przybysz, już 10 domów miało drzwi podparte kołkiem. Ich mieszkańcy pomarli tak cicho, jak cicho żyli. W kumorach było pusto. Zima zapowiadała się ostra, bo konie i woły porastały gęstą sierścią. Niepodległość wydawała się tak odległa i tak światowa, nieprzystająca do ich życia, że nie potrafili się z niej cieszyć. W ich oczy zaglądał głód i śmierć. Nie, na pewno nie było się z czego cieszyć. Na to wszystko parobki uzbrojeni wracali z wojska. Chłystki jedne, tylko strzelać chcieli. Dobrze, że puszcza ochroniła Bławatne przed dziką demobilizacją, że hordy zwanych pijanych młodzieńców nie przetoczyły się przez schludne zagrody i białe chatki. Na szczęście trzymali się żelaznej kolei, jednak zarazy nic nie powstrzymało. Rozszalała się bardziej niż wojna. Dziad zamarł, jakby połknął kamień. Chłopiec szarpnął go za kapotę i pytająco zajrzał mu w twarz. Z widy jakieś, bo parszywy wieczór, machnął ręką stary i raz jeszcze uważnie rozejrzał się po izbie. Już czas, chłopak naciągnął kaptur na oczy, owinął się cuchnącym myszami płaszczem i wyszedł w ciemność. Dziad zrobił za nim znak krzyża. Prosisz Boga o wybaczenie? Choć świadomie popełniasz wiarołomność, liczysz na swoje zasługi. Cóż to za zasługi? Kilka ran od bagnetów, kilka koślawych rozkazów, byle jak wykonanych. Trochę niebezpieczeństwa, które wyniosło ciebie samego w twoich oczach na piedestał. Ale patrz, orderu nikt ci nie przyznał. Dobrze pomyśl nad kolejnym krokiem. Powinieneś się upomnieć. Koniecznie. Nie możesz być całe życie popychadłem. Wybacz mi, Boże. Westchnął i znowu obejrzał się za siebie. Ciemno i nikogo nie dostrzegł. Co to za głos w głowie mnie do... Co to za głos w mojej głowie się odzywa? Potarł czoło dłonią. Wyszedł wprost w lodowaty podmuch wiatru. Marszowym krokiem skierował się w stronę wsi. Kiedy doszedł do kępy drzew otaczających kościół, przystanął. Przez chwilę nasłuchiwał, po czym ostrożnie i jak najciszej skierował do niej się do mizernej przybudówki przyklejonej do pleców kościoła. Zastukał do drzwi. Cisza.
Zastukał raz jeszcze. I znowu nic. Błażeju? Dziad odskoczył od drzwi i spojrzał za siebie. Zawstydził się. Ksiądz stał za nim, jak zwykle chudy, mały i przygnieciony garbem. Taki się urodził, jak mówił, z naroślą na karku, dlatego miał problem z głębokim skłonem, jak i ze staniem na baczność. Zwyczajnie chodził pochylony, bo jego ciało nie znało innej pozycji. Byłem u ciebie, ale zamknięte na skobel, spojrzał na niego poważnie. Nie przyszedłeś od razu. Pochwalony Jezus, zawahał się, bo nie mogłem. Musiałem jeszcze coś. Tego coś się obawiam. Ksiądz? Ksiądz nie ma czego. Tylko poleciałem i ciach. Zrobiła mi po robocie. Nawet nie ma o czym mówić. Źle się poczuł z samym sobą. Wejdź, pchnął przed nim drzwi. Izba już wychłodła, bo dawno wyszedłem. Szukałem ciebie, szukałem w wielu miejscach. Siadaj. Podsunął mu gruby okrąglak, zapalił świeczkę. Nigdzie ciebie nie było jak nigdy. Normalnie zawsze gdzieś byłeś, a dzisiaj jakbyś się ukrył. Skóra ścierpła dziadowi na grzbiecie. Kiedym w rozterce? Wydukał patrząc w ziemię. Klapnął na pień bezwolnie, jakby go siły opuściły. No ja myślę, ksiądz postawił świeczkę na innym pieńku, stojącym opodal. Ale tak to zrobił, żeby dobrze widzieć oczy dziada. Znał go już długo. Znał jego sekrety i tych demonów, z tych sekretów się obawiał. Obawiał się też tych nowych. Bo choć to był człowiek rozważny, to na pewne kwestie bardzo wrażliwy. Z rozterką czy bez porozmawiać można, powiedział nie spuszczając poważnego spojrzenia ze starca. Czy on by na pewno starzec? Pomyślał. Czy on aby na pewno starzec? Joska, ciekawy jestem. Może ksiądz wie co z nim, powiedział dziad kręcąc się niespokojnie na pniaku. Żydy do spowiedzi nie chodzą, a we wsi już szmat czasu go nie widziałem. Zastanowił się, o co tak naprawdę dziadowi chodziło. Może ludzie co mówili? Co mówię, to każdy słyszy, a co mnie na ucho, to powiedzieć nie mogę. Popatrzył na krzyż nad drzwiami. Po co ci on? Wiedzieć chce, czy ciągle nad Wisłą gospodaruje. Ponoć w karczmę piorun strzelił, będzie za 3 miesiące. Komin się zawalił, a Josek zwiał. O czym tu gadać? Ksiądz zamyślił się, ale spod przymkniętych powiek dziada obserwował. Wiedział, że Josek tę karczmę miał długie lata przed wojną. Stała ona przy samusieńkiej granicy z Królestwem Polskim, nad urwiskiem przy Wiśle. Do niej to prawie każdej nocy chłopi z Modrzewiny czy Bławatnych furą dowozili wódkę, rum, a nawet śliwowice. W trunki te zaopatrywał ich strojeń za sprawą hrabiego Praskiego. No, naczynia połączone. Wozili to w baryłkach, a każda miała po 8 do 9 garncy. Potem ci sami chłopi, kiedy już dobrze schowali zarobione monety, przychodzili do niego się spowiadać. Wyznawali wszystko po kolei, żałowali gorliwie i z bojaźnią spoglądali na Matkę Boską Modrzewiową, której płaskorzeźba w ołtarzu królowała. A na drugi dzień myk i znowu procederem tym zatrutym się trudnili. Takie mieli płoche dusze, wiadolił w myślach. Znał dobrze ich trasę i punkty przerzutu. Nieraz się modlił za nich, za powodzenie, żeby tylko zdrowi wrócili. Jak to rozsądzić, Panie Boże? Często się martwił, jak to pogodzić? Od tych chłopów też wiedział, że właścicielem tych wszystkich szwarcunków był Josek. Z jego karczmy te baryłki przemycane były za Wisłę. W zimie na lodzie, po lodzie, a w lecie na dużym korycie. Moskiewskie objeżdżyki, którzy patrolowali granice, nie zabijali przemytników, bo w większości byli przekupieni i strzelali tylko na postach. Jeśli przekupieni nie byli, i tak nie zabijali, bo zadowalali się porzuconą beczułką, a z biega nie gonili. Wypijali wódkę, a do pustej beczki nalewali wodę i taką oddawali do powiatu, do Sandomierza, jako złapaną kontrabandę. Często sami przedostawali się nocą przez rzekę do karczmy, żeby pić razem z chłopami i hrabią. Ciężkie czasy, dumał ksiądz, dla wiary i uczciwości. Teraz dzięki zakończeniu wojny nic nie wiedział. Chłopi jakby głos stracili, milczeli, ale i do spowiedzi przestali przychodzić. Przestali mimo zarazy. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia innym razem.
Witam Was na Nocy Muzeów 2020 i chciałem Was zaprosić do wysłuchania drugiej części książki Las Eaton i Duchy Przeszłości, która nosi tytuł roboczy Las Eaton i Historia Początku. Rozdział o nazwie Elaich. W ciągu kilku najbliższych minut cały dom na Hampshire ożył niesamowitą energią, jaką zgromadziła się w każdym szykującym się do zbliżającej się podróży. Lucas i Simon pobiegli szybko do swojego pokoju zabrać to, co według nich mogło się im najbardziej przydać. Nie byli w Coltree od momentu ostatnich wydarzeń, lecz liczyli każdy dzień z nadzieją, że prędzej czy później ponownie zawitają w progach domu Kreszą. Pośpiesz się, warknął Simon, który powoli zamykał małą walizkę pełną rzeczy. Mówili, to co najważniejsze, nie grzeb się tyle. Już, sekundę, odbąknął mu młodszy brat. Lucas wrzucił nieposkładane dwie pary spodni, ciepły swetr oraz kilka innych garderobianych przedmiotów. Gdy otworzył stojący obok łóżka kuferek, jego wzrok przykuł uwagę przedmiot, który odgrywał najistotniejszą rolę. Mały, drewniany flet, który w jego rękach posiadał dziwną i zarazem wielką moc. Na jego widok przeleciały mu obrazy sprzed kilku miesięcy, kiedy to wraz ze swoim bratem oraz kuzynostwem odkrywali tajemnicę rodziny oraz całego miasteczka. W zwolnionym tempie przypomniał sobie uśmiech pan Glismith, przezroczystą ścianę chroniącą Aldington, mroczną zjawę z domu Nikolasa Kesslera, czy samą przerażającą postać Erlanga, która chciała go zabić i całą jego rodzinę. W pewnym momencie poczuł ukłucie i ból w gardle, a jego pamięć sprezentowała mu obraz, który prześladował go wielokrotnie we śnie, a był to zimny i martwy wzrok jego dziadka. Nikomu o tym nie mówił, bo postanowił, że nie będzie wyobrzymiał faktu, że jego wybujała wyobraźnia potrafi płakać mu figle. Lecz przy okazji tych snów czuł przenikliwy zapach zgnilizny i padliny, który pojawił się teraz wraz z widokiem magicznego kawałka drewna, który otrzymał od zaginionych i torturowanych dziadków. Nie martw się, usłyszał cichy i spokojny głos swojego brata, który stojąc obok niego spoglądał na zawartość mojego kuferka. Odnajdziemy ich. Ciepłe spojrzenie Simona spowodowało, że ciężar zalający gardle momentalnie przeminął. Wiem, że ich odnajdziemy, lecz nie wiem, czy nie będzie za późno, odpowiedział mu spokojnie i sięgnął dłonią po flet, wrzucając go do torby. Ja na twoim miejscu nie chowałbym go w niczym zasuwanym. Godfrey stał przy drzwiach i prezentował swoją młodzieńczą urodę. Może się przydać szybciej niż ci się wydaje. Tak myślisz? Będzie gorzej niż ostatnio? Zapytał Lucas i usiadł na zamkniętym kufrze. Nie wiem, czy gorzej. Nie wiem też, czy będzie trudniej albo straszniej. Godfrey wszedł do nich do pokoju, a Simon usiadł na wysokim krześle przy biurku. Ale wiem, że musimy jakoś temu podołać. Dzieją się teraz bardzo ważne i przerażające rzeczy, których do końca nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wyjaśnić. Spójrzcie na mnie. Jeszcze kilka dni temu marzyłem o tym, by znowu poczuć się człowiekiem, móc dotknąć swojej skóry czy cieszyć się uderzenia pulsu. Lecz gdy to otrzymałem w tak zagadkowy sposób, jestem przerażony bardziej niż w momencie, gdy się tego wszystkiego, wskazał dłonią swoje ciało, pozbyłem. To wszystko, te anomalie, których nie było, a dla których nie mam wytłumaczenia, potęgują tylko strach i niemoc naszych wszystkich sprzymierzeńców, bo uświadamiają nam, że powrót Erlanga to tylko początek, że to wszystko zwiastuje czemuś innemu, zmianom, które mogą zniszczyć wszystko, na co tak ciężko pracowaliśmy. Ale wiem jedno, podszedł do nich bliżej i położył im dłoń na ramionach. Dopóki jesteśmy razem, dopóty jest nadzieja, że zło, które czyha na nas za każdym rogiem, wystraszy się lub będzie się oddalać, aż w końcu zniknie za horyzontem, więc głowa do góry, broń w dłoń, i nie pozwólmy, by strach zniszczył to, na czym nam najbardziej zależy. Uwielbiam twoje przemowy, posłał mu uśmiech Simon. Mimo, że są czasem przydługie, czasami niezrozumiałe, to tym razem fajnie było usłyszeć i widzieć twoją mimikę, niż tylko te wcześniejsze gałęzie i Godfrey spojrzał na niego złowrogo. Simon, za niedługo będę tym, kim właśnie opisujesz. Więc pamiętaj, że nadal będę mógł wykonać gest zgniatania dłoni. No tak, ale na razie wszyscy jesteśmy tacy sami,
Nic się nie zmieniłeś. Zuchwalstwem przewyższa cię tylko twój kuzyn. Bart, westchnął Simon. Właśnie, gdzie oni są? Zapytał Lukas. Będą na miejscu. Zostali poinformowani przez Patryka. Aha, czyli znowu wszyscy razem. Lukas nie mógł pohamować swego zadowolenia. Tak. A co wy tu robicie? Mała pogawędka? Ton głosu Elizabeth stojącej w drzwiach wejściowych był mocno poirytowany. Nie mamy czasu, czekamy na was na dole. Już. Godfrey, czyżbyś wraz z wyglądem otrzymał młodzieńczy charakter? Puścił maszczyne spojrzenie. Ehe, już idziemy. Odpowiedział i ponaglił chłopców do zbierania rzeczy, jednocześnie wychodząc z pokoju. Spakowani, z małymi walizeczkami w dłoniach spojrzeli na siebie i ruszyli na dół, do mieszkania dziadków, gdzie czekali na nich już przygotowani do podróży rodzice. W momencie schodzenia po schodach zdawali sobie sprawę, że mogą długo nie powrócić do domu. Doskonale znali już spojrzenia swojej mamy oraz strach, jaki budziły mi niektóre sprawy, a jej zachowanie w momencie wypowiedzenia miasta Carbon, przerażenie, jakie w nią wstąpiło, przepowiadało coś, czego oni sami panicznie się obawiali. Gotowi? Wszystko spakowane? Zapytała Jasmine, poprawiając szaro beżowy płaszcz z kapturem. Nie wzięliśmy wszystkiego, odbąknął Simon, stojąc w puchowej czarnej kurtce. Kazaliście nam? Przerwał mu Albert. Dobra, już dobra. Wiem, o co nam chodziło. Podszedł do syna i popatrzył się w oczy. Więc? Spakowane? Tak, wszystko. Lukas? Też. No to mamy komplet. Czas na spotkanie ze starymi przyjaciółmi, jak i nowymi, którzy, miejmy nadzieję, będą tolerować niektórych z nas. Zerknął kątem oka na Simona, na co Jasmine i Elizabeth powiedziały do siebie nastolatki. Uśmiech, jaki pojawił się na ich twarzy, choć małym stopniu potrafił rozładować napiętą sytuację. W tym momencie do korytarza wszedł Godfrey. Idziemy? Myślałem, że już nikt nie zada tego pytania. Simon ruszył w kierunku zimowego dnia jako pierwszy. Pomimo kilku ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w przeciągu wcześniejszych godzin, na zewnątrz nadal panowała mroźna i śnieżna atmosfera sugerująca zbliżające się święta. Ostatnia z domu wyszła Elizabeth. Trzymając w dłoni mały zwitek papieru, przekręciła klucz i wypowiedziała słowa zaklęcia. Drzwi zamknęły się z hukiem, a szereg zamków zatrzasnął się wewnątrz. Po murach domu przeleciała niebieska smuga światła, znikając w powietrzu. Lukas, stojący na samym dole schodów, przyglądał się temu uważnie. Co to było za zaklęcie? Zapytał. Krojące dom i zamykające go tak, by nie mogło do niego nic wejść, ani z niego wyjść. Czyli nie będziemy mogli do niego wrócić, chyba że zostanie to z niego zdjęte? Niestety tak, odpowiedziała, schodząc do niego. Nie wrócimy szybko, prawda? Nic na to nie wskazuje, mój drogi. Stojąc naprzeciwko niego, wydawała mu się bardziej miłą i potulną babcią, niż wielkim, dawnym magikiem, pilnującym, by pewne rzeczy i sprawy nie stawały się tak łatwo dostępne. Chodź, Lukas. Czekają już na nas. Było popołudnie, kiedy opuścili Hampshire i ruszyli przez ośnieżone pola do lasu Eton. Słońce, które o tej porze roku zbliżało się szybciej do horyzontu, świeciło teraz pięknym i żywym kolorem pomarańczy. Jego promienie oświetlały białe płacie ziemi, odbijając się od zamarzniętej powierzchni śniegu. Przez ostatnie kilka dni intensywnie padał biały puch, powodując, że wszystko dookoła było nim pochłonięte do wysokości kolan. Wędrówka nie była więc łatwa, zwłaszcza, że droga, którą podążali, nigdy w czasie pory zimowej nie była odśnieżana. Każdy kolejny krok wymagał nie lada wysiłku. Zamarznięta górna część śniegu tego nie ułatwiała i było bardzo łatwo o wywrotkę, a utrudnienia potęgowane były przez niesione przez nich bagaże. Szli gęsiego, a pierwsze ślady na nienaruszonej powłoce robił nikt inny jak Godfrey, którego dolna część płaszczu bardziej przypominała zlodowaciały kawałek blachy. W oddali, bo widać tylko ośnieżone korony, wydawać by się mogło zwyczajnego lasu. Miejsca spokojnego i pełnego świeżego powietrza, lecz nie tym razem. Oszronione i zasypane gałęzie kryły coś innego, coś tajemniczego i złowrogiego. Las Eton nie był już tym samym miejscem. Już nie był tylko zaczarowaną krainą, był złym, przysypanym potworem,
którego każda pojedyncza gałąź stawała się morderczym narzędziem siły, która czyha na każdego zagubionego podróżnika. Jak znajdziemy głaz i tunel, który zaprowadzi nas pod bramę Coltry? Spytał zdyszany Simon. Nie znajdziemy, usłyszał odpowiedź Godfreya. Czyli jak się tam dostaniemy? Zobaczysz, odpowiedział mu Albert. Tylko mi nie mówcie, czy to znowu tajemnica. W głosie Simona było słychać lekką złość. Nie, mówię tylko, że zobaczysz. Tato spojrzał na Jasmine. Jak zwykle, zdenerwowany, Simon ruszył do przodu, by zunąć się z Godfreyem, lecz z tego pośpiechu nie udało mu się utrzymać równowagi i wpadł w dużą zaspę. Wszyscy momentalnie się zatrzymali i rychnęli śmiechem. Lukas, podparwszy się o walizkę, nie mógł opanować swojego, a Elizabeth tylko kiwała niedowierzając głową. Po chwili Simon podniósł się z ziemi i przypominając rozgrzanego do czerwoności bałwana, ruszył przed siebie, nie zważając na innych, którzy stojąc zachodzili się ze śmiechu. Już na nas czekają, przerwał ten chwilowy kabaret Godfrey. Nazywam się Magdalena Gniewek, jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam filologię polską ze specjalizacją nauczycielską. Poezję i pisanie wierszy traktuję jako hobby, które zaowocowało kilkoma publikacjami. Pierwszy utwór, który przeczytam, nosi tytuł Absurd. Uwierz w to, czego nie ma. Bądź głupcem, od którego wszyscy czerpią mądrość. Zapomnij o tym, czego nie wiesz. Bądź dzieckiem, które nie pamięta dzieciństwa. Kochaj to, czego nie znasz. Bądź młodym starcem, który rozumie to, czego nigdy nie pojął. Płacz, kiedy nie znasz powodu smutku. Bądź aniołem, który spadł z nieba. Ufaj temu, czego się boisz. Bądź deszczem, który wywoła suszę. Strać to, czego nie dostałeś. Bądź tancerzem, który nigdy nie tańczył. Myśl nieprzemyślanie, bądź brzydotą, która wzbudza zachwyt. Trwaj w niestałości, bądź słońcem, które straciło swój blask. Lecz to wszystko rób tak, aby nie skrzywdzić tym innych. Drugi utwór nosi tytuł Wieczność. Wieczność trwa od dzisiaj do wczoraj. Wychodzi z głębin Tartaru, dotyka słońca, wchodzi do rzeki i jest skończona. Jak człowiek. Wieczność trwa bardzo krótko. Nuci Iliadę Homera i Campo di Fiori Miłosza. Rodzi się w bólu i tak samo umiera. Jak człowiek. Wieczność zatrzymuje się w czasie. Patrzy na getto w Warszawie i Ural, którego miało nie być, a został. I umiera samotna pośród milionów. Jak człowiek. Wieczność nie chce być potrzebna. Ukrywa swoje imię i przybiera pseudonim, a później tańczy nago na Placu Wolności i wszyscy się jej wstydzą. Kolejny utwór nosi tytuł Urodziny. Urodziłeś się, by świętować swą starość. Zrobiłeś to dyskretnie o poranku, a wieczorem miałeś już 3 lata. W nocy przybyło ci kolejne 8. O świcie zrobiło się poważnie, bo lata mijały szybciej niż godziny, a ty byłeś już w sile wieku, ale nadal śpieszno ci było do starości. W każde urodziny dostawałeś prezenty, od znajomych wytrawne wino, a od życia kolejny rok do prywatnej kolekcji, tej niewymiennej ze znaczki i monety. A prezentów się przecież nie zwraca, nie wypada. I smutno ci będzie przy kolejnym 100 lat, kiedy sobie uświadomisz, że już niewiele ci brakuje, a drugiego razu nie będzie, bo życie to choroba śmiertelna. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Patrycja Gielarowska, jestem poetką oraz autorką książki Klątwy szept, tajemnice rodów kolpruszowskich. Napisałam ją razem z moją przyjaciółką Justyną Witas. Książka ta już niedługo zostanie wydana. Opowiada o 2 bohaterkach związanych bardzo blisko z naszym regionem. Mowa tutaj o Lucji Tyszkiewicz, słynnej Białej Damie, oraz Agnieszce Machównie. Z okazji tego, że aktualnie trwa
ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek, chciałabym Państwa zaprosić do wysłuchania kilku fragmentów tej książki oraz kilku moich wierszy. Serdecznie zapraszam. Teraz przeczytam fragment książki Klątwy Szept, Tajemnica rodów Korbuszowskich. Ewa otworzyła oczy i z wielkim trudem uświadomiła sobie, że znajduje się w maleńkiej chatce. Śmierdziało tam z tęchlizną i biedą tak dobrze jej znaną. Na ścianach wisiały bukiety ususzonych ziół. Na stoliku stał dzbanek ze świeżo zerwanymi przebiśniegami i żonkilami. Gdzie ja jestem? Zapytała sama siebie. Przeszywający ból podbrzusza nie pozwolił jej na uniesienie choćby głowy. Czuła lęk i niepokój. Do małego pomieszczenia weszła kobieta, ubrana w zwiewną, zieloną suknię. Jej majestat i powaga budziły lęk i podziw równocześnie. Podeszła do łóżka dziewczyny i usiadła. Nie bój się, dziecko, nie zrobię ci krzywdy. Czuj się tutaj bezpiecznie. Nic ci tutaj nie zagraża. Ewa spojrzała na swoją suknię i dostrzegła plamy krwi. Ból podbrzusza stawał się coraz mocniejszy. Spojrzała z przestrachem na kobietę. Zostałaś skrzywdzona. Musisz wypocząć. Poprawiła jej pierzynę wyhaftowaną pięknymi ludowymi wzorami. Wszystkie bolesne wspomnienia powróciły w pamięci dziewczyny. Uderzyły ze znacznie większą siłą. Aleksander porzucił ją. To przez niego czułaś tak źle. Odepchnął ją i upadła na drzewo. Przypomniała sobie każdy najdrobniejszy szczegół minionego spotkania. Opuścił ją i ich dziecko. Kim jesteś? Dziewczyna patrzyła na kobietę z niepokojem. Szeptuchą? Kimś w tym rodzaju. Na imię mi Mokosz. Czy naprawdę nie wiesz, z kim masz do czynienia? Ewa z niezrozumieniem i dezorientacją spojrzała na kobietę. Jestem boginią płodności i urodzaju. Przerwała, widząc, że Ewa wzdrygnęła się na dźwięk jej słów. Znalazłam cię w lesie. Leżałaś jak martwa, a w twoim łonie umierało dziecko. Ocaliłam je. Moim obowiązkiem jest ci pomóc. Uczynię to, lecz wpierw wyznaj mi swoje uczucia. Sięgnęła po naczynie z wodą, wrzuciła do niego odrobinę ziół, zamieszała i podała miksturę Ewie. Lękam się, pani. Poczucie bezradności odbierało jej dech. Bała się tego, co przyniesie przyszłość. Bała się jak nigdy dotąd. Czuła się oszukana i zraniona. Jedynie kobieta stojąca obok mogła jej pomóc. Kochałam go. Był moją ostoją, moją bezpieczną przystanią. Tymczasem mnie porzucił. Zostawił. Słowa Aleksandra wypowiedziane w tamtej chwili, gdy dowiedział się o dziecku, dźwięczały teraz w jej głowie, powodując nieznośny ból w całym ciele. Życie to nie bajka. Życie to nie bajka. Poczuła się jak głupia gęś, wiejska dziewucha, która zamarzyła o szczęśliwym życiu u boku wspaniałego mężczyzny. To, co jej uczynił, spowodowało, że nie czuła już nic, prócz nienawiści. Serce jej zamarło, skamieniało i dopiero po chwili zaczęło znów bić. Ale ta chwila wystarczyła. Pierwszy raz wiedziała, czego pragnie. Zemsta. Marzy, aby ten zuchwalec otrzymał należytą zapłatę za swoje czyny. Pragnę zemsty. Bogini uśmiechnęła się. Jeśli to jest to, o co prosisz, uczynię wszystko, aby się dokonało. Lecz i to ma swoją cenę. Ten dar kosztuje. Mokosz pragnęła zemsty na księciu równie mocno jak Ewa. Odważył się naruszyć świętość życia. Próbował je odebrać. Bez jej zgody. Podaj cenę, pani. Jestem gotowa zapłacić nawet własnym życiem.
tragedii wszechświata. Chwili mi trzeba. Pociągu gdzieś daleko. Słów narysowanych szmerem górskiego wiatru. Chwili mi trzeba i niespełnionych snów. Nie dbając o jutro, poddaję się tragedii wszechświata. Już więcej nie ucieknę. Szkoda mi będzie zapachu gór, pod niebem spadających gwiazd. Słońce zgasło. Horyzont dotyka mnie cały. Pozwól mi nie bać się o świt. Świtem chcę być. Porankiem. Kochać tak zwyczajnie. Bez potrzeby istnienia. Na kawę i miłość zawsze. Na ciebie zawsze mam czas. Na kawę i święty spokój. I na wiersze. W codzienności topię ten czar. W codzienności chcę cię bardziej. Więcej. Pod gwiaździstym niebem zwinam w dłoni. Czuję na złotnej słońcem skórze dreszcze. Topię ten czar. Na życie i miłość zawsze mam czas. Wiecznie pragnę więcej. Noc. Na miłość boską i okruchy nieba więdnę. Bezsennie mi bez twoich rąk. Mów do mnie noc. Chłodna i cicha. Zamknięta w mroku, krok po kroku, gdy budzi się dzień, cichnę, usycham. Nazywam się Justyna Witas i napisałam Klątwy szept. Rok 1775. Pięcioletnia dziewczynka o kruczoczarnych włosach, tak podobnych do włosów jej ojca, szła przez ciemny korytarz, ściskając ręce swojego ulubionego misia. Dla jej małej główki korytarz wydawał się trochę zbyt duży i zbyt ciemny, by mogła się w nim czuć swobodnie. Martwi ludzie z zastygłymi wyrazami twarzy spoglądali na nią, oprawieni w złote ramy zawieszone na ścianach. Lucja kurczowo zacisnęła swoje drobne piątki na zabawce. Wszystko wydawało jej się inne niż za dnia. Nie chciała być w tym miejscu i o tej porze. Musiała jednak znaleźć papę. Nie przyszedł powiedzieć jej dobranoc, postanowiła więc sama do niego pójść. Zawsze przychodził do niej przed snem, lecz tego wieczora się nie pojawił. Lucja nie miała pojęcia dlaczego. Wiedziała, że był w posiadłości. Musiała go tylko znaleźć. Chciała zaśpiewać swoją ulubioną przyśpiewkę, żeby odgonić strach, której uczuła ją mamka. Bała się jednak, że ktoś ją usłyszy i zagoni znów do pokoju. Kiedy zdawało się jej, że usłyszała szepty dochodzące z ciemności, tylko przycisnęła pluszową zabawkę mocniej do piersi i z zaciętym wyrazem twarzy przyspieszała kroku. Nie chciała biec. W jej małej główce krążyła myśl, że jeśli zacznie pędzić ile tchu, to wszystkie duchy czające się po kątach rzucą się na nią. W końcu dotarła do drzwi gabinetu pana ojca. Tylko szczęściem uniknęła po drodze służby. Wprawdzie Lucja powinna już spać, ale wiele osób nadal pracowało w posiadłości. Dotknęła dębowej, lakierowanej powierzchni i odetchnęła kilka razy, dodając sobie odwagi. Uchyliła lekko drzwi. Przestraszyła się, kiedy wydały głośny, skrzypiący dźwięk. W środku, przy masywnym biurku, stał Marcin Lubomirski. Nie był jednak sam. Promyk słońca radość niesie. Panie nasz dobrotliwy, co nam dajesz dobry nastrój wstrzemięźliwy, co nam dajesz radość w sobie, co odbiera i pożera iskrę dobrej chęci w sobie. Co by mogło radość nieść i uciechę, rozweselić ta ponurość, aby zgrzyty pozostały, co by złością iskrzyć miały, dobry układ odebrały i poniosły i zabrały. Gdy na dworze słońce świeci, to tam jasność promieniuje, chciwie na nas leci i radością zwiastuje. Chętnie budzą nas do życia to pragnienie wszczemięźliwe, cała radość tętnić w nas zaczyna,
to już lepsza słońca przyjaźń, taka drwina, jak się tulić do komina. Skarby chciwe, życie warte skarbu wiele, i na co dzień i niedzielę. Człowiek marzy całe życie, w dzień i w nocy i o świcie, skarb potrzebny dla człowieka. Człowiek chytrze patrzy, ze złudzeniem na majętność chciwie czeka. Głowa często rozbolała, od myślenia i utęsknieniem wciąż czekała. W sennej nocy z przymrużeniem widzę skarby z utęsknieniem, aż się oczy we śnie śmiały. Rankiem stając już o świcie, żadnych skarbów nie ujrzycie. Tylko we śnie się przyśniło, wiele skarbów w ten czas było. Niedaleko młodość od starości uciecze. Żyj w pokorze, ty nędzny człowiecze, bo żywotność twoja niedaleko uciecze, a młodość jak sen szybko przeminie, a ciągle się zdaje, że to młodość jeszcze w tobie drzemie. A każdy przeżyty rok, w rachubę obliczony, starzeje się ciało i za bólu nogi, siwizna przyozdabia włosy, żeby głowa wiedziała, że się postarzała. I wszystko w kolejności ta zmiana dostaje, wielkie zdziwienie do głowy przychodzi, co się ze mną dzieje, dopiero była młodość, a już starość za pasem, co się dzieje, co się podziało. Cześć, jestem Beata i chciałabym Wam przedstawić dzisiaj trzy moje wiersze. Pierwszy dedykuję moim dzieciom. Dzięki Bogu. Szarość pomiędzy palcami, śmiejesz się i chcesz bawić, jakby roztarki można było odłożyć na potem. Albo robisz z lakieru do paznokci zdrapkę, czasem laurkę. Jakbyś wiedziała, że w tym miejscu trzeba różową kredką podkreślić jestem. Jesteś. Dzięki Bogu. Drugi wiersz o miłości. W powietrzu ciebie pełno. Pod żebrem ta sama ckliwość do ułożonych w szeregu liter. I gdybyś tylko zdążył cofnąć rękę o parę drżeń wcześniej, byłabym spokojną trawą. A tak to jakoś tak niespokojnie, wietrznie, tęsknie. Tylko dopisz mnie do miejsc bezdomnych, zanucę im spokojny poranek. Dopisz jak do rozchylonych warg deszcz, bębni, samotność, ustanie. Życzę Wam dobrych dni, byście byli w stanie dostrzec w drugiej osobie same zalety.